Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja rzadko w tej Izbie zabieram głos, to jest moje pierwsze oświadczenie, ale ono jest spowodowane, gdy pani poseł była łaskawa mi nie przerywać, bo zdaje się, że takie są normy kultury. Chciałem powiedzieć, panie marszałku, że oburza mnie fakt, iż pana poprzednik na tym fotelu bardzo wybiórczo traktuje uciszanie posłów na sali. Dzisiaj na tej sali kilkakrotnie słyszeliśmy obraźliwe dla opozycji okrzyki targowica. Ja rozumiem, że państwo możecie mieć problem ze zrozumieniem historii, ale targowica w polskiej historii kojarzy się źle. Czym była targowica? Targowica była postawieniem katolickiego fundamentalizmu religijnego w służbie obcego mocarstwa. Tym była targowica. Jeżeli przeczytacie akt Konfederacji Targowickiej, to jego język jest bardzo zbliżony do języka pewnej rozgłośni, która dzisiaj też w Polsce mieni się jedynym obrońcą wiary i jedynym obrońcą Kościoła. Ale nie obrazicie nas, mówiąc o targowicy, i nie obrazicie nas w przededniu jutrzejszej rocznicy mówieniem o tym, że rozmowa o polskich sprawach w Parlamencie Europejskim to zdrada. Bo 1050 lat temu Mieszko I wprowadził Polskę do Europy. Bo taki był polityczny wymiar aktu chrztu Polski. Wy dzisiaj Polskę z Europy wyprowadzacie. To wy dzisiaj niszczycie spuściznę Mieszka I. Wy dzisiaj niszczycie to, co zbudowały pokolenia Polaków, które marzyły o Europie i w Europie widziały jej przyszłość. Polska jest w Europie. Nie zakrzyczycie tego. Jeżeli dzisiaj słyszałem tutaj, być może słuszne sformułowania, tak, opozycja jest bezsilna, i słyszałem ten kult siły, który z tej trybuny panował, to także lekcja historii uczy, że ci, którzy wierzyli w siłę, ci, którzy mówili, że zwycięzców nikt nie sądzi, tak naprawdę w historii przegrali. Wygra Polska, wygra Polska Europejska, wy przegracie, nie wypiszecie nas z Europy.